Na terenie zakładów mechanicznych w Tarnowie odbyło się spotkanie pracowników i dziennikarzy z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef resortu pracy podczas spotkania mówił o aktywnych formach walki z bezrobociem i dziękował spółce za zapewnienie zatrudnienia studentom kilkunastu uczelni. Miałem okazję zapoznać się z produkcją, ale też zobaczyć już finalny efekt wspaniałej pracy i myśli technicznej, która jest tutaj wdrażana, bo to są nie tylko wykonawstwo, ale wszystko zaczyna się od projektowania, badanie, wdrożenie, produkcja i sprzedaż. Dziękuję bardzo całemu zarządowi za to, co się udało zrobić, jak te zakłady się zmieniły w ostatnich latach. Niewątpliwie ważna informacja dla mnie, że 100 osób w tym roku, od stycznia 2015 roku, znalazło tutaj dobre miejsca pracy, na umowach o pracę, nie żadne śmieciówki, nie żadne umowy zlecenia, tylko stałe umowy o pracę i to bardzo dużo osób z wyższym wykształceniem, ale również ci, którzy są fachowcami po szkołach średnich czy szkołach zawodowych. Największej absolwentów to jest rodzima Tarnowska Szkoła Wyższa Zawodowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, których absolwentów najwięcej zatrudniono w tym roku. To też jest dobra informacja dla tarnowskiego rynku pracy. Chciałbym też, nie jestem ekspertem, ale to jak mi panowie opowiadali, jak miałem też okazję zaobserwować, niezwykły projekt obronny, system obronny Pilica, który zasługuje na pewno na uznanie, mobilny, dający szansę na najbardziej specjalistyczną obronę w standardach natowskich, które umożliwia ochronę na przykład lotnisk w 6 punktach. Warto się chyba tym pochwalić, bo innowacja, która została tutaj zastosowana, przynosi efekty. Dobrze, że pieniądze unijne są również tutaj wykorzystywane. 65 milionów z programu rozwoju regionalnego i tego gospodarczego, z europejskiego, ze środków europejskich, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, dobrze zainwestowane w badania i rozwój, bo bardzo dużo młodych osób, dobrze wykształconych, znajduje tutaj dzisiaj swoje miejsce pracy. Myślę, że na nowo zakłady mechaniczne w Tarnowie stają się dumą tej części Małopolski i dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego, przemysłu obronnego. Za to serdecznie dziękuję, za to, w jaki sposób przeprowadziliście i restrukturyzację, ale że już jest ten moment, kiedy na nowo macie więcej zleceń, więcej zamówień i przyjmujecie nowych pracowników, ale szczególnie za to, że postawiliście na to, że tradycja, która sięga początków XX wieku, łączy się z nowoczesnością, z innowacyjnością w badaniach i rozwoju.